Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Budżet miasta jest odzwierciedleniem polityki gospodarczej i społecznej władz miasta. I to swoiste sprawdzenie wiarygodności tego, co władza mówi, a co w rzeczywistości zamierza wykonać. I w planowanym budżecie zadania inwestycyjne to 3 207 tysięcy złotych, co stanowić będzie 90, tą sumę będzie stanowiło 90% tą sumę pokryje kredyt, czyli 2 780 tysięcy złotych. Wysokość i bardzo szczegółowo przez nią zawyżona wysokość zadłużenia w roku 2014-2015. Proszę spojrzeć, ile ono wyniesie. Po czwarte, trzeba wiedzieć, że my w roku 2013 spłacamy największy kredyt, który mieliśmy i kończymy spłatę tego kredytu. Także proszę nie wprowadzać rany, proszę przeczytać, ile wyniesie zadłużenie samorządu w roku 2015, kiedy zacznie się realizacja wniosków gminnych. Nie obrażam. Ja się nie obrażam. Ja się nie obrażam, tylko proszę nie wprowadzać rady i opinii publicznej. Nie zamykajmy, każdy ma prawo swoje zdania powiedzieć. Ale to trzeba przeczytać. Szanowni Państwo, budżet to dochody i wydatki. Ja oczekiwałem, że Komisja Budżetu Finansów jakoś bardziej podejdzie po ludzku do budżetu i wytłumaczy to wszystkim, którzy może nie mieli tych materiałów, które my żeśmy mieli. Szanowni Państwo, tak jak żeśmy dyskutowali na komisjach, jest to naprawdę trudny rok, ten 2013, bo tak jak przewodniczący zauważył, nie ma pieniędzy na wolontariat, na sport. Jeśli chodzi o pieniądze na zlecane takie sprawy, jak tu zawsze radny Kapolański poruszał kwestię cmentarzy, kwestia to, co pani radna gromadzka śnieg, też coraz mniej tych pieniędzy. To jest trudny rok, to jest prawda. Ten rok przyniesie też kwestię rozstrzygnąć się, czy dla takiego każdego tutaj mieszkańca naszego miasta, to też będzie odczuwalne. Jeśli chodzi o jednostki, czyli tutaj kwestia ustawy śmieciowej, która wymusi w tym roku na panu burmistrzu podjęcie decyzji, co dalej z PUK-iem. To trzeba sobie wyraźnie też powiedzieć. To też z tej ustawy wynika. Jest coraz mniej środków na zlecane zadania. Będzie ciężko. I pytanie, czy PUK stanie się jako samodzielna jednostka, to ten rok pokaże. To, co pan burmistrz tłumaczył na komisjach. Co ze szkołami? Czy nie trzeba będzie robić przekształceń? Bo jeżeli będzie silny opór wśród kadry pedagogicznej zwłaszcza, to być może trzeba będziemy powoływać zespół szkół jakichś samorządowych, żeby ograniczyć koszty. To dopiero wszystko przed nami. Jest to temat trudny. My jako radni pamiętajmy o tym, że przyjdą lepsze czasy, że może będą dofinansowania i zadłużajmy się nadmiernie. To jest słuszny głos. Ja nie wiem jeszcze, na pewno nie będę głosował przeciw temu budżetowi, bo ja rozumiem, że są takie uwarunkowania. A czy zagłosuję za, no to muszę zdecydować się, bo dziękuję. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca się. Stwierdzam, że uchwała nr 23/112.